Lubań gościł w swoich progach wiele znanych osób. Niecodzienne wizyty zdarzają się również dzisiaj. Rok temu wielu Polaków otworzyło swoje serca, a często i domy dla potrzebujących. Również Lubanianie nie szczędzili wsparcia i z empatią witali nowych mieszkańców. W dzisiejszym wideoinformatorze opowiemy o wizycie premiera Mateusza Morawieckiego oraz losach obywateli Ukrainy, którzy po wybuchu wojny znaleźli się w naszym kraju. 27 lutego do Lubania przyjechał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w towarzystwie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek. Premier odwiedził Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, gdzie obejrzał oddany do użytku kilka miesięcy temu hangar szkoleniowy z symulatorem samolotu. Mogłem tutaj usłyszeć od poszczególnych szefów sekcji, departamentów, czym się zajmują. To naprawdę serce rosło, ponieważ wydaje mi się, panie pułkowniku, że to jest ośrodek, którym możemy się pochwalić na cały świat. W trakcie wizyty premier spotkał się z burmistrzem Lubania. Burmistrz podziękował za dotychczasowe wsparcie rządowe przyznane na realizację miejskich inwestycji. Oczywiście też zasygnalizowałem pewne dla nas istotne problemy do rozwiązania, mianowicie kwestie ronda na Krajowej 30, co wiąże się z budową zachodniej obwodnicy naszego miasta. Lubański samorząd od wielu lat stara się o przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 30 z drogą wojewódzką nr 296, która łączy Lubań z autostradą. Rondo pozwoliłoby usprawnić ruch, ale co równie istotne, uruchomić tereny inwestycyjne znajdujące się po zachodniej stronie miasta. Samorząd liczy również na kolejne programy rządowe, dzięki którym zrealizowane zostaną dalsze inwestycje. Lubań został zauważony bardzo pozytywnie przez pana premiera i wierzę, że to przyniesie owoce również w przyszłości. 24 lutego minął rok od napaści Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy i władze Lubania od początku włączyli się w organizowanie zbiórek i transportów humanitarnych, a także pomoc dla uciekających przed wojną ukraińskich rodzin. Do tej pory ci obywatele mają tą opiekę, do tej pory zarówno i w prywatnych mieszkaniach, jak i w naszych zasobach miejskich przebywają i dalej tak jakby jest udzielane im wsparcie. Spontanicznie okazywaliśmy również solidarność z Ukraińcami mieszkającymi od lat w naszym mieście. A ci z kolei stali się pierwszą linią wsparcia dla przybywających do Lubania uchodźców. No, przyjeżdżają dziewczyny z dziećmi i oni jest tu sami, bez mężów, bez rodziny i dla nich rodzina to jest my, wszyscy. I Lubanie, i te Ukraińcy, które tu mieszkają. Początki nie były łatwe, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności, jakie zmusiły obywateli Ukrainy do opuszczenia swojego kraju. Kiedy zaczęła się wojna, ja przyjechałam ze swoimi wnukami tutaj. Kiedy rozpoczęła się wojna, przyjechałam tu z wnukami. Jestem z Nikopola. Już od 7 miesięcy miasto jest ostrzeliwane, dlatego przyjechaliśmy tutaj i jesteśmy bardzo wdzięczni, że Polska nas tak przyjęła. Ja przyjechałam do Polski, ja mieszkałam w Zarembie. Przyjechałam do Polski, mieszkam w Zarembie. Przyjechaliśmy i byliśmy u rodziny tutaj. To był smutny dzień, dlatego że wszyscy, siostra, brat, mama, tato, oni zostali w Ukrainie, a ja miałam tu być. A mnie przyszło się tu być. To nam dużo podoba się. Lubań takie niewielkie, ale dużo zatyczne, dużo krasywe miasto. Nam bardzo podoba się Lubań. Niewielkie, ale bardzo ładne miasto i bardzo przyjemni ludzie. W ogóle wiadomo, że Polacy najbardziej otworzyli się na Ukraińców, co widzimy na przykładzie waszego, naszego małego miasta Lubań. I my to baczymy. My to baczymy na przykładzie naszego, waszego, maleńkiego miasta Lubań. Do Lubania trafiły przede wszystkim kobiety z dziećmi. Jak najmłodsi uchodźcy poradzili sobie w tej niełatwej sytuacji? Adaptowały się, dziecko łatwiej się zaadaptowało i powiem, że w porównaniu z nami dorosłymi to szybko przyzwyczaił się. No i do tego, że nauczyciele w szkole bardzo pomagają naszym dzieciom. Organizują różne wycieczki, wyjazdy, no, integracyjne takie jakieś spotkania oraz wyjazdy. Smutną rocznicę społeczność ukraińska mieszkająca w Lubaniu i okolicach uczciła poruszającym koncertem słowno-muzycznym przygotowanym pod kierunkiem Ksenii Kowalenko. Na widowni znaleźli się nie tylko Ukraińcy, ale i wielu Polaków, a wzruszenie ściskało za gardła wszystkich porówno. Myślimy, że kiedyś ta wojna się skończy. No wreszcie ta wojna się skończy, wrócimy do domciu.
do swojej Odessy i ja wrócę. No. Ja dużo chodzę do domu. I to będzie bardzo fajne. Zobaczę tatusia i będzie spokój. Bo